Cześć wszystkim. Kolejna wyprawa odpalona. Kamil znowu nie zawiódł. Lecimy na Krzysztofór. Jesteśmy 80 km od celu. Wcześniej nie odpalałem, bo jakoś ta trasa nie była taka urokliwa, a teraz zobaczcie, górki, pagórki. Pewnie zaraz jeszcze zahaczymy o Świętokrzyskie, o ile się nie mylę, więc tam też będzie bardzo ładnie. No i co, pogoda jest super. Super jest pogoda, 21 stopni, idealnie do jazdy. No i plan jest taki, Krzysztofór, obejdziemy te ruiny, one nie są duże. Później lecimy do Sandomierza, zobaczyć rynek, zjeść coś. No i wrócimy sobie może jakąś inną trasą, żeby było urozmaicone. No i co, jeżeli chodzi o grupę jeżdżących, powoli się to zaczyna układać, coraz więcej osób się zgłasza, bardzo mnie to cieszy. Jest paru nieśmiałków, którzy mam nadzieję, że się ośmielą w końcu i się zdecydują, bo jest bardzo przyjemnie. No i patrzcie, no, wiosna w pełni. Czego więcej potrzeba? Ale dróżka, co? Halo, Mietku. No właśnie, zaraz będziemy wjeżdżać chyba do tego. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale tu chyba Świętokrzyskie jest. Zaczynają właśnie takie górki, pagórki, takie trasy. Piękny odcinek. Ale przez ten deszczyk wczoraj wieczorem brzeźko jest, jak się jedzie. Wcale nie chciałbym żadnej z trzech warstw, którą mam pod spodem, zdejmować. O, jaki zajazd. Tu mogliśmy się zatrzymać. Byłby nasz ostatni postój. Właśnie pamiętam, że jak zacząłem jeździć na motocyklu w pierwszym sezonie, to właśnie mnie te drogi tak zauroczyły. Wyjeżdżasz, wiesz, 80 km od Warszawy, 50 czasami, i masz takie drogi. To jest niesamowite, że właśnie tak blisko takie fajne rzeczy są. Nie trzeba wcale jechać nie wiadomo gdzie. Nie, bo dużo ludziom zresztą mi też. Wydawało się, że o, żeby ładną trasę zrobić, to jednak trzeba daleko odjechać, a to wcale nie jest prawda. O, jaki pan, jaki miękki już był. Mięciutki, a 11:36. Ale wiesz, w garniturze, ale pod spodem goła klata, nie? Bo to jest ten styl taki właśnie. O, to są właśnie te drogi. No jest w ogóle taka szkoła bezpiecznej jazdy, nie pamiętam jak się nazywa, ale mają taki program, który polega właśnie na radzeniu sobie z takimi zakrętami, które się tam, niekończący zakręt, minący, niespodziewany, tam jakieś są różne takie odmiany tych zakrętów, właśnie uczą jak sobie poradzić, żeby nie, wiesz, nie wylecieć. O, a na tym przystanku, dokładnie na tym przystanku stałem w deszczu, w burzy i przebierałem się, bo tak lało, że musiałem się zatrzymać. Bo pamiętam dokładnie ten przystanek.
nasuwało nieźle. Trzy burze mnie złapały, jak jechałem w Bieszczady. No ale było 30 stopni, więc wiesz, po 2 kilometrach byłem suchy. No to zaraz chyba do Świętokrzyskiego będziemy wjeżdżać. Nie wiem, czy tu zaraz nie będzie tablicy. Też pamiętam ten pagórek. No pięknie. Nagrywam. Super takie pagórkowate są te drogi. Ja to nawet nie muszę głowy obracać, tu jest taki obiektyw szeroki, że... Mutagen pewnie jakiś wiezie. Tak właśnie powstają superbohaterowie, wiesz? No jak, jest wypadek ciężarówki z mutagenem. Ty później masz swój wypadek, wpadasz do rowu, w którym jest, wiesz, mutagen. I za tydzień zaczynasz mieć zdolności. Bo wygląda super klimatycznie. Może się da tam. No, ale to są konstrukcje w ogóle dziwaczne. No, ja w Fallouta 4 teraz gram, mówiłem ci ostatnio. To tam, to właśnie dokładnie taki klimat jest taki. Ale czadowa ta fabryka. Tam jaki pas transmisyjny jest duży. Dobra, ja tam podjadę na chwilę. Zrobię rundkę. Ale to klimat jest, ja cię kręcę. O, nie, Fallout jak żywy. Mówię, że Fallout jak żywy. Bardzo fajny ten, bardzo fajny przystanek. Bardzo fajny przystanek, uwielbiam takie fabryki. O, i te latające ptaki, też klimat. Jest przede wszystkim kasa biletowa.
No przecież właśnie ustawiam się. A właśnie, widzisz, bo z górki jest to nie ten. Odwrotnie trzeba. Dwa tracery i Krzysztofor. No i co, zepsułeś konstrukcję? Kadr filmowy teraz robiłem. Nie ma to jak ten, jak iść wśród ludzi i zwiedzać w kasku rzeczy. Taka to ten. Oto zamek Krzysztofor. Z przodu. Ja tu nawet coś poczytałem o tym zamku. Poczytałem coś o tym zamku, ale nie pamiętam już za dużo. Że coś Ossolińskiego chyba, nie? Jakoś. O, no tu fajnie. No, to czadowe. Kurde, jest klimacik. Nie wiem jak wy, ale ja przez całe życie bardzo dużo grałem w różne gry i też ostatnimi czasy, czy ostatnimi, w ostatnich latach też komputery bardzo poszły do przodu i te możliwości sprzętowe dają dużą możliwość twórcom w budowaniu światów i jestem tu pierwszy raz, ale mam wrażenie, że już byłem w takiej przestrzeni i dzięki, na pewno dzięki Lara, że mnie zabrałaś w takie miejsca. Baldur's Gate, inne gry i pochodne. I tak normalnie się czuję. Zresztą te ptaki latające to też się zawsze taki klimaci w gierkach, oni zawsze tak robią, że w takim zamku jakieś tam ptaszory latają. Wygląda to bardzo fajnie. No, fajne kadry tu są. No, ptaki to mają niezłą tu bazę. Co? Ładnie. Ładny widoczek jest z tym dachem. Tylko ta muzyczka jest w ogóle porażająca.
jak wie, jak jest super. No, bo pozwiedzaliśmy trochę ten zamek, ale w pełnym kombinezonie to się od razu płynie. O, jak miło teraz. Człowiek może ten obeschnąć. No, wiatr w jajach. No, a dokładnie. To jest podstawowa pozycja w ogóle, wiesz, chłodząca. Ja mówię serio. Ja się wiele razy tak chłodziłem już na trasie. Nic tylko jechać i się zachwycać tymi drogami, co? No tak, tak, oczywiście. No mówię, że drogi przez ładne krajobrazy, no. W lewo. Się chyba coś zjarało. A nie, to cień tak pada. Nagrywam w ogóle cały czas tą traskę i jestem zadowolony. Bo to ładny odcinek jest, no. Ładny odcineczek. W ogóle najbardziej takie lubię. Lubię te drogi krajowe, ale ja najbardziej lubię takie. Tak, tak. One są właśnie takie w tych na żółtym prostokącie. Na mapach. No one się chyba lokalne nazywają właśnie, dobrze mówisz. Coś mało robali wyłapuje, chyba ty wyłapujesz wszystkie. Podoba mi się to. No i Sandomierz.
proszę. Czołg zawsze mile widziany. Jezu, trzecią studzienkę zaliczyłem po prostu z rzędu, no. Nie wiem. Tak, to prawda, potwierdzam. Potwierdzam, że nie wiem, gdzie jadę. O, knajpka tu jest, widzę. To może zahaczymy, co? Zobaczmy. O, uważaj, uważaj, słaby krawężnik. Wygląda spoko. Czy tam podjedziemy sobie? Może tam, co? Jest, jest. Jezu, straszysz ludzi. Zakaz, zakaz. Dobra, zobaczmy ten słynny ryneczek, gdzie słynny tutaj z telewizorni. Ładne to. Nagrywam dla podobnych. Powiem, kroczyłem tymi samymi kocimi łbami, co ojciec Mateusz. Moje życie jest kompletne. Elektryczny cię zaczepił? Pytanie, tak się zastanawiam, czy tu można jeździć w ogóle. Bo tak wygląda to, jakbyśmy patrzą na nas jak na idiotów. Dobra. Avanti! Aj. Zaraz się okaże, że i tu nie można jechać. A ty to wiesz, bo był napis, czy oglądasz serial? Powiedz mi. Powiedz mi, zmartw mnie już do końca. Bo strasznie dużo informacji o tym ojcu Mateuszu posiadasz, wiesz? Kolega mi mówił. Oczywiście. Jak to ci to mówił? To ci powiedziało takie pudełeczko, wiesz, świecące. Dokładnie. No i nie wiem, czy nie będę się musiał jednak uwarstwić. No, jak słoneczko zaszło, to tak wiesz, a tu jeszcze jedziemy schowani. O. Bardzo ładna miejscowość, naprawdę. No, widoczki. Uwielbiam takie drogi z tym, z pagórkami. Jak będziemy wprawieni już w dalszym sezonie, to chciałbym odwiedzić, no ale to na 2 dni jest wyprawa. Jest taka droga 100 zakrętów, słynna droga w Polsce. To jest tam na lewo od Tatr. Nie pamiętam, jak te góry się nazywają. Poczekam.
porankowe, takie leniwe popołudnia. No, z chęcią bym tu gdzieś łupnął się na ławeczce, winka napił. No, jest potęga, co? Nie, jedziemy jeszcze tutaj. Nie, dalej. Tu przy bramie staliśmy, ale tu się nie wjeżdża właśnie. Uważam, że w ogóle podjechanie pod tą elektrownię, szczególnie w weekend, to jest świetna wycieczka blisko Warszawy na parę godzin. No bo widoki tu są kozackie. No i my tutaj dawaliśmy w prawo na tą drogę taką, ale nie wiem, czy tam będziemy wjeżdżać, bo żwirowa droga jest. Dobra, jedź pan. Puszczam właśnie go. A nie, patrz, tu zrobili asfalt, to podjeżdżamy tam. No, ale zobacz ogrom tego. No, zrobili tutaj asfalt, bo jak my byliśmy, to była żwirowa droga. No, to jest w ogóle genialnie, że można tu przyjechać. Ale czad. No nie, dobrze, że tu podjechaliśmy. Ale się kotłuje z tego. Czy ja nagrywam? Nagrywam. No. Wygląda kozacko, nie? Jezu, ale to jest ogromne. Zobacz, tam woda jak ten właśnie pływa, schłodzi to wszystko, nie? Widzisz, jak spływa woda? No. No, tam w ogóle księżyc się pojawia, więc wieczorem jest w ogóle taki klimat jeszcze filmowy. Ale olbrzymi jest, nie? To by było tak, więc polecam absolutnie tu przyjechać, bo nie ma takich przeszkód dla opon, jak było kiedyś. No dobra, to tyle z wycieczki. Dalej już tam nie nagrywam, bo nuda będzie. Do następnego, za tydzień. Pa!